Tak, ja bardzo dziękuję za zaproszenie na tą konferencję, która jest w tak ważnym temacie ochrony prawnej wolności sumienia i wyznania. Zwłaszcza, że jako Instytut Ordo Iuris na co dzień mierzymy się z łamaniem wolności sumienia i wyznania w przestrzeni publicznej i staramy się bronić obywateli Polski przed takimi działaniami. Właśnie można ostatnio zauważyć, że naruszeń prawa w tym zakresie jest coraz więcej. A co gorsza, w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo propagandy, szczególnie wśród takiej lewicowej strony, no, która pod pretekstem wdrażania takich wolnościowych idei, tak jak oni to mówią, praw człowieka, tak naprawdę tego nie robią i chcą forsować taką narrację, która jest przyjazna niekonstytucyjnym wolnościom. I myślę, że to jest tak przyjmowane właśnie w przestrzeni publicznej, no bo wiele osób nie wie, czym jest wolność sumienia, wolność wyznania i też nie wiedzą, co można robić, jak przeciwdziałać takim naruszeniom. No i tutaj na początku mojego przemówienia chciałabym pokazać trochę teorii, wytłumaczyć, czym jest wolność sumienia i wolność wyznania, jak takie wolności wyglądają w praktyce. No i następnie przedstawię parę takich praktycznych aspektów z tym związanych, pokażę, z jakimi sprawami Instytut Ordo Iuris zmaga się na co dzień. Więc tak, wolność sumienia i wolność wyznania są bardzo kluczowe dla całego systemu praw i wolności, ponieważ są to podstawowe prawa podmiotowe człowieka, wynikające przede wszystkim z ludzkiej godności, która również jest taką wartością konstytucyjną. I niektórzy wręcz uważają, że wolność sumienia, wolność wyznania to są prapoczątkiem innych praw. Trudno sobie wyobrazić konstytucję jakiegoś demokratycznego państwa prawa, które nie miałoby tych kwestii uregulowanych. I tak, jeśli chodzi o polską konstytucję, no to te wolności są wprost uregulowane chociażby w artykule 53 oraz po części w artykule 25 paragraf 2. I co za tym idzie, te przepisy mogą być stosowane bezpośrednio. Ponadto inne źródła prawa no rozwijają te wolności, chociażby ustawa o wolności, o gwarancji wolności sumienia i wyznania. I też warto tutaj zaznaczyć, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jej ustanowienie zgodnie z preambułą została ustanowiona w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem, co już świadczy o tym, jak wysoko w hierarchii wolności stoi wolność sumienia i wolność wyznania. No i tak tutaj jeszcze rozwijając, artykuł 53 tutaj tak stanowi ogólnie o wolności wyznania i wolności sumienia. Jest zawarty w rozdziale dotyczącym praw i wolności obywatelskich. Natomiast artykuł 25 paragraf 2 Konstytucji, no to się tutaj odnosi do wolności wyznania z takiej perspektywy instytucjonalnej, no bo tutaj ta wolność jest zawarta w artykule dotyczącym równouprawnienia związków wyznaniowych. I no ten punkt drugi, no mówi o obowiązku zapewnienia wyrażania przekonań religijnych. No i tak, wolność sumienia. Czym jest wolność sumienia? Jest to taka wolność, która każdemu człowiekowi pozwala na określenie własnego światopoglądu, posiadanie dowolnego przekonania i postępowania zgodnie z nim. I oznacza to taką swobodę człowieka do poszukiwania, odnajdywania odpowiedzi na pytania. No a przede wszystkim pozwala człowiekowi na działanie według własnego sumienia.
I w orzecznictwie konstytucyjnym podkreśla się zazwyczaj, iż na straży tej wolności stoi prawo powołania się na klauzulę sumienia i odmowy wykonywania czynności sprzecznej z własnym sumieniem. Co ważne, ograniczenie wolności sumienia, w tym wolność powstrzymania się od działań niezgodnych z własnym sumieniem, może być ograniczona tylko za pomocą ustawy oraz naprawdę z bardzo takich ważnych przyczyn. No jak wcześniej powiedziałam, jednym z narzędzi do postępowania według własnego sumienia jest klauzula sumienia. Jest to taka regulacja, która pozwala odmówienia postępowania ze względu na negatywną ocenę moralną zachowania. Tak, klauzula jest uznawana jako prawo człowieka konstytucyjnie zagwarantowane i zgodnie z nią, tak z tą regulacją, lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, czy też nawet w ostatnim czasie przedsiębiorca, może się powstrzymać od wykonywania świadczeń, które stoją wbrew czyjemuś sumieniu. No i tak, wiele takich postępowych środowisk jest przeciwna temu, aby lekarze powoływali się na klauzulę sumienia, mówiąc, że to jest jakaś taka zaściankowa, prawda, metoda, że to jest średniowiecze, a tymczasem ta klauzula sumienia jest standardem w państwach europejskich i jest uregulowana chociażby w artykule 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach. Tak więc jest to takie narzędzie dostępne właściwie we wszystkich państwach prawa w demokratycznych krajach. I tutaj chociażby we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, każdy lekarz czy też inna osoba pracująca w służbie medycznej może na przykład odmówić wykonania aborcji, na przykład badań na zarodkach wedle własnego sumienia. Aczkolwiek trochę w tych krajach ta klauzula sumienia różni się w kwestiach technicznych. Bo na przykład w Hiszpanii, jeśli ktoś się powołuje na klauzulę sumienia, to musi wskazać inną placówkę medyczną, do której taka osoba może się udać. Natomiast w Niemczech nie musi. No i z kolei w Polsce też jest taka klauzula sumienia dostępna. Jest ona uregulowana w artykule 39 w ustawie dotyczącej wykonywania zawodu lekarza. No i wedle tego artykułu lekarz może odmówić wykonania zabiegu, który jest sprzeczny z jego sumieniem. Kolejną tutaj wolnością jest wolność religii, która jest bardzo ściśle powiązana z wolnością sumienia. Jest to wolność osobista, również znajduje, tak jak wcześniej powiedziałam, potwierdzenie w Konstytucji. I wolność uzewnętrzniania religii, ta wolność wyznania, może być również ograniczona tylko w szczególnych przypadkach i to tylko wolność uzewnętrzniania religii. I to też jest napisane w Konstytucji. Natomiast wolność posiadania danych poglądów religijnych nie może być ograniczona nawet w stanach wyjątkowych. No i przejawy wolności religii są bardzo szerokie. I przejawiają się one chociażby w wyznawaniu lub przyjmowaniu religii. Można porzucić religię, można zgodnie z prawem uzewnętrzniać ją. Też prawo daje taką możliwość manifestacji swojej religii. Jest naprawdę to bardzo szerokie. Oprócz tego każdy ma możliwość korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajduje. Czyli na przykład jeśli ktoś znajduje się w więzieniu czy w szpitalu, ma zagwarantowane konstytucyjnie, że może korzystać z tej wolności w maksymalnym stopniu i nikt nie może tego ograniczyć.
Kolejnym przejawem, którym poświęcę trochę więcej czasu, ponieważ jest to taki aspekt bliski działalności Instytutu, jest to prawo rodziców do zapewniania dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Czym rozwinięciem jest prawo do udziału w lekcji religii jako przedmiotu nauczania szkolnego, oczywiście jeśli chodzi o dzieci. W świetle artykułu 53 ustęp 4 Konstytucji obowiązkowe jest zorganizowanie nauczania religii w szkole, jeżeli jest taka wola zainteresowanych. Mowa tutaj o religii kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej. I taki przedmiot może być przedmiotem nauczania w szkole. Co ważne, religia jest jedynym przedmiotem, który jest wymieniony w Konstytucji. Nie ma innego przedmiotu szkolnego, co tutaj pokazuje, że wolność wyznanie jest wysoko w standardach konstytucyjnych. Tutaj nawet w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego nie ma wątpliwości, iż organizowanie lekcji religii w szkołach publicznych jest obowiązkiem bezstronnych światopoglądowo władz publicznych. Oczywiście tutaj religia ma charakter dobrowolny, lekcje religii. No i z zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych wynika, że jest obowiązek wliczania oceny religii do średniej. Teraz właśnie w mediach widać, jest duża propaganda, żeby ten przedmiot usunąć z planu programowego. Najchętniej w ogóle, żeby nie było tego przedmiotu. No, natomiast gdyby taki pomysł był zrealizowany, to tutaj byłaby właśnie złamana zasada bezstronności, która by polegało na tym, że wtedy państwo by się opowiedziało za poglądem laickości. Więc jeśli tutaj prawda, lewica mówi, że stara się walczyć o wolność człowieka, to tak naprawdę o prawa człowieka, to tak naprawdę takimi staraniami łamie te prawa człowieka, łamie wartości konstytucyjne. Bowiem bezstronność władz publicznych w żadnym wypadku nie może oznaczać zaangażowania się ich w jakiekolwiek działania laizacyjne, to jeszcze raz podkreślam. Też oczywiście prostym, skutecznym działaniem jest taki stan rzeczy, aby w szkołach było do wyboru między lekcjami religii a lekcjami etyki. I tutaj warto podkreślić, że eliminacja któregoś z tych przedmiotów wpłynęłaby bardzo negatywnie na stan polskiej młodzieży, która w obecnych czasach i tak jest już dość zdemoralizowana. Patrząc chociażby na takie osoby, które są pod wpływem lewicowych ideologii. Też warto zwrócić uwagę, że organizowanie lekcji religii w szkołach publicznych jest europejskim standardem z wolności religii. W takim demokratycznym państwie prawa z możliwości uczęszczania na lekcji religii każde dziecko może skorzystać. Takie zasady obowiązują chociażby na Litwie, w Belgii, w Niemczech, w Finlandii, w państwach, które by się wydawały, że są bardzo zlaicyzowane, a tymczasem tutaj dostęp do edukacji religijnej jest uregulowany. Kolejnym przejawem wolności religii jest uzewnętrznianie tej religii poprzez ekspozycję symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Tutaj mowa na przykład o zawieszaniu krzyża w miejscu publicznym, co też wzbudza wiele kontrowersji, bowiem
No wiele, wiele osób, zwłaszcza tych antyreligijnych, uważa, że zawieszanie krzyża w przestrzeni publicznej narusza ich wolność osobistą. Tymczasem odmowa eksponowania krzyża może stanowić naruszenie praw osób o światopoglądzie chrześcijańskim, nie osób, które, prawda, się temu sprzeciwiają. I uniemożliwienie takiego prawa może stanowić naruszenie dóbr osobistych poszkodowanego i też jest przeciwne, no jeśli państwo by chciało kogoś ukarać za wieszanie krzyża w szkole, czy też no w jakimś innym miejscu publicznym, to by się sprzeciwiło zasadzie bezstronności, bowiem by się opowiedziało za jakimś konkretnym poglądem. I trzeba zauważyć, że o ile nie istnieje prawo osób niewierzących do niestykania się z symbolami religijnymi, o tyle wolność manifestowania religii przez każdego człowieka wymaga eksponowania tych symboli, co jest zagwarantowane też konstytucyjnie. I chociażby w orzecznictwie, tutaj na przykład w sprawie włoskiej ETPC wskazał, że nie ma dowodów na to, że obecność krzyża w szkole skutkuje indoktrynacją innych osób. Zauważono, że sam krzyż jest zasadniczo biernym symbolem, dlatego jego oddziaływanie nie może być porównywane do nakazu uczestniczenia w praktykach religijnych albo namawiania do wiary przez nauczyciela. Także tutaj prawo, jeśli chodzi o polskie prawo, no to prawo do umieszczania krzyża jest też chronione przez rozporządzenie ministra edukacji z dnia 14 kwietnia 1992 roku i przepis ten pozwala umieszczać krzyż nie tylko w salach lekcyjnych, ale ogólnie w każdym pomieszczeniu w szkole. Także jak widać, no, tego typu działania są chronione. No i tak, nieodzowną konsekwencją poszanowania wolności religijnej jest karna ochrona uczuć religijnych. Jest to takie podstawowe prawo, o którym też mało osób wie, że chroni uczucia religijne, czyli jeśli gdzieś w przestrzeni publicznej dochodzi do profanacji, no to można z takim przypadkiem zgłosić się do prokuratury, do policji, na policję i tego typu czyny są ścigane. I ta ochrona uczuć religijnych jest rozpowszechniona w Europie, nie tylko w Polsce. Takie przepisy obowiązują chociażby w Austrii, Belgii, Bułgarii, Cyprze, Finlandii, we Włoszech. No i tutaj najpełniejsze gwarancje tej prawnokarnej ochrony uczuć religijnych obowiązują we Włoszech, gdzie odpowiedzialność karna grozi za znieważanie wyznawców danej religii oraz znieważenie, zniszczenie bądź uszkodzenie przedmiotów czci religijnej. Natomiast odpowiedzialność wykroczeniowa jest za bluźnierstwo. Prawnokarna ochrona jest jedną z gwarancji wolności religii i to na władzach krajowych, również tutaj w Polsce, ciąży obowiązek zapewniania pokojowej koegzystencji różnych wyznań i religii. Czemu służą te przepisy? I tutaj, jeśli chodzi o Polskę, no to jest penalizowana obraza uczuć religijnych, mowa nienawiści wobec chrześcijan, jak i przeszkadzanie w praktykowaniu religii, w tym we mszy świętej. No i tutaj, tak jak powiedziałam, celem ochrony uczuć religijnych jest ochrona wolności religii, wolności sumienia i przede wszystkim ochrona bezpieczeństwa publicznego, ponieważ no, przestępstwa dotyczące obrazy uczuć religijnych, profanacji powodują niepokoje społeczne, co w demokratycznym państwie jest no, niedopuszczalne. I też warto zwrócić uwagę, że no, ta wolność religijna, uczucia religijnych są chronione też w prawie międzynarodowej, ponieważ artykuł 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności pozwala stronie tej konwencji uznać za konieczne podjęcie środków mających na celu represjonowanie niektórych form postępowania
w tym przekazywania informacji, idei uznanych za niezgodne z poszanowaniem wolności myśli, sumienia i religii innych osób. Także tutaj przepisy o obrazie uczuć religijnych są jak najbardziej konieczne. Chociaż niektórzy chcieliby taki artykuł 196 kodeksu karnego usunąć z naszego prawa. No i tak, tutaj może przedstawię takie parę spraw, którymi Instytut na co dzień się zajmuje. I tutaj, jeszcze zwrócę uwagę, jakie są warunki takiego przestępstwa z artykułu 196. Jeśli ktoś by chciał kiedykolwiek zgłaszać, no to musi być to przestępstwo publiczne, musi dotyczyć uczuć religijnych, no i powinno być intencjonalne, żeby organy ścigania no, podjęły jakąś czynność. Takie warunki powinny być spełnione. No i tak, takim przykładem takiego przestępstwa jest chociażby, jest takie przestępstwo, czyn, który spowodował jeden z muzyków rockowych, umieszczając na swoim profilu na Facebooku zdjęcie pokazujące, jak depcze obraz Matki Bożej. I tak, tego typu przestępstwo oczywiście zostało przez Instytut zgłoszone do prokuratury. Niestety postępowanie zostało umorzone ze względu na brak znamion czynu zabronionego. No aczkolwiek postanowienia się odwołujemy. No i niestety do tego typu, prawda, czynów w przestrzeni publicznej dochodzi coraz częściej i żeby wymieniać tak wszystkie, to bym mogła spędzić na tym naprawdę wiele godzin. I widzimy, no, pracując w instytucie, że te działania no, osób antyreligijnych są coraz śmielsze. Bowiem no, na przykład do zeszłego roku to najczęstszymi takimi czynami no, to były takie, były dość łagodne, ponieważ no, przejawiały się zazwyczaj przez no, publikowanie jakichś sprofanowanych tak wizerunków, obrazków. Natomiast w ostatnim czasie coraz jest więcej ataków takich fizycznych na księża, na budynki. Zresztą ostatnio nawet w Szczecinie było no, tak pobicie kapłana, czy było w Paradyżu na przykład doszło do podpalenia kościoła. No i co jest bardzo niebezpieczne. No i teraz tutaj jak na takie tego typu przestępstwa reagują organy ścigania, to tak z praktyki powiem, że niestety no, prokuratura, sądy umarzają takie postępowania. Właściwie to no, z praktyki widzę, że jeszcze się nie zdarzyło, aby jakaś sprawa dotycząca uczuć religijnych zakończyła się sukcesem. Ponieważ zawsze na którymś etapie no, spotykamy się z jakimś murem, czy to w sądach, czy w prokuraturze. No, gdzie no, są wymyślane różne przyczyny umorzenia takich postępowań. Na przykład jak to było w przypadku Nergala, to no, prokuratura na pewnym etapie stwierdziła, że trzeba to umorzyć, no, ponieważ ten przydeptany wizerunek, no, nie wiadomo co to jest, tak? Nie był to wtedy sukces. No i czym to skutkuje, takie podejście organów ścigania? Niestety tym, że dla ludzi obraza uczuć religijnych stanie się czymś powszechnym i no, sprawcy będą bezkarni i będą wiedzieli, że mogą sobie na coraz więcej pozwalać. No i przede wszystkim no przez takie czyny dochodzi do łamania praw człowieka.
i burzenia porządku społecznego. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, co robić, żeby tak nie było? No to przede wszystkim każdy powinien, widząc takie przestępstwo, powinien te przestępstwa zgłaszać. W jaki sposób to robić? Jeśli jest się świadkiem chociażby tak jakiegoś graffiti w kościele, na kościele, czy też no, jakiegoś obrazoburczego obrazka w internecie, można pójść samodzielnie do prokuratury i to zgłosić, no albo zwrócić się do nas, do Instytutu Ordo Iuris i my wtedy takiej osobie pomożemy, chociażby poprzez przyjęcie reprezentacji, bądź też no, przygotowanie jakiegoś wzoru zawiadomienia, w zależności od tego, jaka to będzie sprawa. I ostatnio nawet zaczęliśmy taki projekt, który wszystkim tutaj polecam, nazywa się bronimywiary.pl. Powstała taka specjalna strona internetowa, za pośrednictwem której każdy może zgłosić przestępstwo z obrazy uczuć religijnych, z mowy nienawiści do chrześcijan. Wystarczy na taką stronę wejść. Jak się ma się dany przypadek, to wystarczy wypełnić formularz, wysłać do nas, no i my wtedy, prawda, taką osobę pokierujemy, pomożemy w tego typu przypadkach i mamy nadzieję, że im więcej będzie takich zgłoszeń, tym no, prokuratura, sądy będą się coraz bardziej starały przy prowadzeniu takich spraw. Dziękuję.